Filiżanka kawy w dłoni o poranku, gdy usta spijają śmietankę nocnego snu, który nie chce odejść. Zmrużone powieki przykrywają blask oczu zapamiętany wczorajszego wieczoru. Niedopięta koszula odkrywa uroki ciała, gdy przeistacza się z nocnej bajki w piękno nadchodzącego dnia. Taką cię pragnę zapamiętać do kolejnego spotkania. Stanisław Florczak, dzień dobry. Dzień dobry. Opowiedz nam, w jaki sposób pisanie wkradło się w twoje życie. Czyja to jest zasługa? Rodziców, nauczycieli, czy od tak po prostu przyszło to do ciebie? No raczej matka wczesna. Osoba nietuzinkowa, bardzo wpływowa, umiejąca podejść do dzieci. Tak naprawdę to właśnie ona mnie wychowała i ten podejście i styl życia wpoiła mi. Daniela była naprawdę osobą, która w moim życiu, matka chrzestna, zostawiła ślad i za to jej dziękuję. Ale czytaliście matka, książki, wiersze ci czytała, w jaki sposób matka to się przyjęło? Matka zabierała mnie często, wiesz, na wycieczki. Dawne te czasy, w których ja żyłem jako dziecko, będąc w takiej rodzinie wielodzietnej, konieczność zapewnienia wszystkim jakiegoś tej rozrywki wymagała sporych nakładów, a czwórka to było bardzo dużo, więc matka chrzestna jak gdyby rekompensowała mi to, że ja z nimi nie pojechałem, a pojechali oni. Więc jeździliśmy do Warszawy na przedstawienia teatralne. Ten kontakt z kulturą, to z poezją, z muzyką właśnie się od niej zaczął. I tak to powoli kwitło, no jak ziarko zasiane, prawda, wcześniej czy później kiełkuje. Kiedy zacząłeś pisać wiersze? Już w szkole podstawowej, tylko trochę to było z przygodą, bo jak wiemy, kiedyś pojęcia dyslekcji, dysortografii nie było. No ja miałem problemy ortograficzne. I ta poezja pisana przeze mnie kulała, była krytykowana, więc wędrowało to do szuflady. Zniechęciłeś się? Tak, zgadza się. To w którym momencie w końcu jednak zdecydowałeś się na to, żeby... Był to moment, kiedy byłem w szkole chorąży w Zamościu. Kultura za czasów perelowskich była o tyle wypychana, że jest... Bo tak znaczenia większego naprawdę nie miała. Dla gro ludzi po prostu musi być, a ta garstka, która została i pielęgnowała tą kulturę. No akurat miałem okazję ich poznać w Zamościu. Były te wtedy takie głośne, te czwartki, próba ich przywrócenia, reanimacji tego. Zaproszono mnie tam w Zamościu do Domu Kultury. Później do Krasnego Stawu był pierwszy mój konkurs. Człowiek z żelaza, no taki tytuł. Trochę pod Wajdę, no ale tak właśnie było. Ten wiersz był zauważony i od tamtego momentu wróciłem do pisania, tylko dalej to szło do szuflady. No, tak się układało po prostu. Pamiętasz ten swój pierwszy wiersz, ten, który zaprezentowałeś go publicznie, mówisz tu o Zamościu? Powiem ci szczerze, że on nawet nie jest w tym tomiku wierszy, a dlatego, że on będzie w tym drugim. On ma specyfikę, znaczy jest dla mnie czymś wyjątkowym. Jaka tematyka w nim jest? To znaczy ubrano cię ze stali. Tematyka po prostu, że stal cię już nie chroniła przed niczym i nie chroni. To po dzień dzisiejszy jest aktualne. Nie wiem, co może człowieka teraz chronić przed rzeczywistością. Skąd bierzemy na to siły? No i właśnie to jest tym tematem. Te wiersze, które pisałeś, wróćmy jeszcze na chwilę do twojego dzieciństwa, do szkoły podstawowej. Czy po tej pierwszej krytyce zaprzestałeś w ogóle, czy zniechęciłeś się tylko do prezentowania publicznie tych wierszy, a jednak gdzieś tam w skrytości pisałeś do szuflady? Tak, pisałem. Podtrzymywała i kultywowała to matka chrzestna. Ona czytała, ona pierwszym tym czytelnikiem twoich wierszy była. I co ona mówiła właśnie? Jak cię motywowała? Mówiła, że są bardzo ładne i pokryją mu, bo później się dowiedziałem, że wiersze wzięła ze sobą, pokazała osobom trzecim i powiem szczerze, że to, co później usłyszałem, było dla mnie zaskoczeniem. Owszem, była tam taka jeszcze młodzieńcza furia, jak to by nie nazywał, po prostu niedoskonałość, ale miały sens, były czytane. No i zdarzyło mi się nawet będąc w Krzeszewie przy ognisku zarecytować jeden z moich wierszy. Mama chrzestna to
sprowokowała, dziękuję jej za to. I pisałem dalej, ale tak jak mówisz, do szuflady. Czy te wiersze ujrzały światło dzienne? Tak. Ujrzały 4 lata temu, gdy wstąpiłem do klubu literackiego Rato w Sokołowie Podlaskim przy bibliotece naszej. Zaczęły po prostu powoli wypływać. Dziękuję to niektórym osobom, które mnie tam zaprowadziły. No właśnie, kto się tam zaprowadził do tego tak, klubu? Tak, zaprowadził mnie. Ewa Skarżyńska mnie zaprowadziła, dziękuję. Uznała, że rzeczywiście, że te wiersze mają no, sens, że coś jest w nich. No ale później następną rzeczą to były konkursy i tu już nabrałem pewności. W jakich konkursach brałeś udział? Nie było ich zbyt wiele, ale szczerze mówiąc najbardziej to zawsze podwórko swoje. Nasze najbliższe jest koszula, jest ciał w Jabłonie Lackiej. Noc poetów, tak, noc poetów. No i były tutaj, nagrody? No było trzecie miejsce, no bo trudno dorównać i nie spodziewałam się w ogóle jakiegośkolwiek zająć miejsca. Niemniej udało mi się. W którym to było roku? No, to już będzie chyba 3 lata, nie? Przed pandemią. No tak. No, była możliwość jeszcze później wystąpienia, ale w związku z chorobą moją tak też to trochę odsunęłem jak gdyby na kolejny plan, ale to później wróciło. A wróciło? Wróciło, że poznałem Witka Radomskiego i założył tą grupę Cyganerię w Podlasku, prawda? Wiesz, no tak. Dobrze, wiele osób zna tą grupę. Umożliwiło mi to jakby kontynuację i dało mi siły, żeby po prostu zdobyć środki na wydanie tego tomiku. Zmobilizował cię do tego, żeby... No, tak, to tak, drugi no, tomik twoich wierszy jest. Nie, nie, to jest mój pierwszy tomik, drugi dopiero właśnie kończę. Aha. No mówię i no przyznam szczerze, to spotkałem ludzi bardzo, bardzo dla mnie życzliwych, rozumiejących tą poezję, tak jak Artur Ziątek. Tak jak Arek Rogala, no i po prostu i wiele, wiele innych osób. No już nie będę wymieniał tutaj po kolei profesorów, no bo w gruncie rzeczy oni mi też wspierali. Wędrowało to do nich. Mówimy cały czas o twojej poezji, o twoich wierszach. Co czytelnik znajdzie w twórczości, w wierszach poezji Stanisława Florczaka? No, muszę tu się przyznać, że mi wszyscy to powtarzają, że jest cholernie smutno. Przepraszam za określenie, ale taka jest prawda. No, w życiu większość osób nie zna jakiego... takiego... Może melancholijnie, nie chodzi o to, żeby smutno... No, może no. I tak, no, no na pewno też liryka, tak? No, no jest. Nie, normalnie to potrafią żartować i najlepiej to wychodzi mi z siebie, no, najłatwiej, bo wtedy nie ma problemów. Jest ten żart i zaczyna się po prostu wieczór i szukanie... No dobra, wszystko było dobre, a co było złe? I okazuje się, że tego zła było więcej, no to wtedy odreagować w jakiś sposób. No jest ta kartka. No w tej chwili to i telefon, no bo w większości telefon. No i wtedy się coś tam poci. Jeden dzień, drugi, później zmiany, totalne przeróbki. No i jest. Tak się często na tej mojej stronie można znaleźć wiersze, w których ja sam się, jak czytam później kolejny raz, zauważam, że temat nie jest jeden, są dwa. Są trzy. No właśnie, jakie tematy przodują w twoich wierszach? Miłość. Nie ukrywam. Może nie dlatego, że jej nie przeżyłem, tylko tak trudno jest trafić na tą prawdziwą miłość. Często je szukamy i często błądzimy. Nietrafne są często decyzje. No, mimo wielu lat i doświadczenia człowiek popełnia błędy. Nie jesteśmy doskonali. Czy tylko miłość? No nie. Mamy moje podwórko. Mój region, Mazury. Czyli twoja najbliższa mała ojczyzna. Zgadza się, Podlasie, Bóg. Nie da się ukryć, to są strony bardzo mi bliskie, ale też i dla dziecinnych, kiedy się wychowywałem na Mazurach, też jest. Czy masz swój taki poetycki wzorzec, który ułatwia ci pisanie? Ja powtarzałem, w większości razy staram się jak najmniej, może to nie, ale czytając wiersze, nie do końca, jak gdyby podziwiam wszystko to, co jest tam napisane, ale wyrzucam to z głowy. Dlatego, że człowiek po prostu lubi przypiąć sobie niektóre określenia, wyrazy. I zdarzyło mi się to powtórzyć. Powiedziałem, nie, tak nie można.
zauważyłem, że większość, przepraszam wszystkich, no ale mówię, no zdarza się, że popełniają, wstawiają jakieś określenia, prawda, i czytając to widać, że to jest ściągnięte, chcę to wyeliminować. Ale nie chodzi mi o to, że powtarzasz, ale inspiruje się. Chyba był najbardziej, tak, wiesz, ogólnie rzecz biorąc, to lubiłem Tuwima i fantastykę Lema. Takie, wiesz, no Lem, no trochę nie tak, nie bardzo z poezją, prawda, ale mimo wszystko dawał jakiś obraz, jakiś motyw szukania czegoś nowego. Tego nie ma. A niektóre rzeczy, jak na bazie Lema, to w tej chwili mamy, chociaż to była tylko abstrakcja, science fiction. A dzieją się i mają już miejsce. Skąd bierzesz jeszcze inspirację do pisania wiersza? Z codzienności. Codzienność jest takim źródłem naprawdę niewyczerpanym. Na okrągło można coś wyłapać. Czasami są to naprawdę jedno zdanie, dwa i z tego powstaje jakiś temat, który można po prostu rozwinąć. Bynajmniej staram się szukać jak gdyby coś, co się da potwierdzić. Żeby ten zamysł, czytelnik czyta ten wiersz, przynajmniej na dwóch, trzech wersach się zatrzymał, tak, to jest to. Ja reszta może już nie istnieć, bo jeżeli on się zatrzymał i znalazł coś dla siebie, przypomniało mu to coś, no to jest świetnie. Czy masz ulubioną swoją porę dnia albo porę roku, w której, nie wiem, najwięcej piszesz wiersze? Udało ci się napisać wiersze? Noc. Noc, noc, jeszcze raz noc. To są, kiedy nie śpię, przebudzam się. To jest pierwszy odruch, to właśnie szukanie jakiejś tam książki, coś tam znaleźć, poczytać kilka stron. Czyli rozumiem, że notatnik i długopis towarzyszą ci przy łóżku, żeby w razie czego móc od razu zapisać to, co ci do głowy przyjdzie. Uczciwie mówię, to trochę będą mnie za to krytykować. Nie, telefon. Ty jesteś drugą osobą, z którą rozmawiam, Piotr Siemieniuk. Siemieniuk, tak samo, tak. Podobnie. Ale jeśli ma być wykorzystany do takich celów, dlaczego nie? Może być to telefon, oczywiście, że... Zgadza się. Tak, a pora roku jest ulubiona? No, nie powiem, że nie, lato. O, już myślałem, że wiosna, wszystko budzi się do życia. Nie, nie, lato. Tak jak rolnik zasiewa, to na wiosnę, prawda, zgadza się, ale wszystko się rozwija właśnie latem, zaczyna żyć, już pokazuje swoje barwy. A, jest najfajniejszy okres. Zapytałbym cię o okres, który najbardziej sprzyjał twojej twórczości. Rozumiem, że to jest teraz, ale czy wcześniej też był jakiś taki moment, że pisałeś, no, do szuflady, ale dużo wierszy? Zgadza się, to był okres zaraz po szkole chorążych. Kiedy wróciłem i tak, no to banek, człowiek szukał czegoś, gdzie by się chciał zaczepić i naprawdę. I okazało się, że tak trochę wulgarnie, że mam robaki w dupie, nie usiedzę na jednym miejscu. I zaczęła się wędrówka. Zaczęła się wędrówka po Polsce, spotykane osoby i brak. Okazuje się, że był brak kogoś, czegoś. No, przechodziła taka refleksja, że brak jest tej drugiej połowy. No nie zawsze, jak wcześniej powiedziałem, się trafia od razu. Zawody, kosze, a ich dużo było. Człowiek się zaczynał smucić. No i wylewałem ten swój żal, że tak jest, a nie inaczej. Szukałem, pisywałem tą miłość. Zresztą też jak w tej chwili książkę kończę, też piszę. Byłem przecież młodym i rudym. I ta druga połowa też była wtedy ruda. Przepiękna. Słońce na głowie, tak? No i niestety nie wyszło. No i był żal. No i tak powstało kilka wierszy. I ten temat w książce też jednego rozdziału jest poświęcony. Twoje włosy były ogniem. Łącznie ze zbiorem, mówię teraz o tomiku wierszy, który niedawno miał swoją promocję. Została wydana płyta Poezja dźwiękiem malowana, na której własne kompozycje do wierszy, do twoich wierszy śpiewają Radek Świderski, Arek Rogala i Paweł Zakrzewski. Opowiedz o współpracy z tymi osobami tworzącymi muzykę do utworów i ich wykonawcami. Jak ona przebiegała? Przyznam szczerze, że pierwszy utwór to Radek Świderski, to dzięki Bożance Mrozowskiej, tak, powstał. No i dosłownie dwa dni po decyzja powstaje drugi utwór, właśnie ten, Pokochałem Cię. Nie, Cisza, przepraszam, Cisza. Powstaje drugi utwór, Cisza, przez Pawła śpiewany, Tachrzewskiego. I to są te dwa pierwsze moje utwory. Powstaje po kilku tygodniach jeszcze jeden utwór, też przez Pawła,
tutaj akurat na płycie jak deklamuję, to tak szczerze mówiąc, z zaskoczenia było to robione, ale jest i niech będzie takie. Pokochałem cię. Też śpiewa Paweł, ale mam nadzieję, że znajdzie czas, dopracuje ten wiersz i też będzie na kolejnej płycie. No może już nie na płycie, na pendragu, nie? Powiedzmy tak ogólnie, bo to teraz jest, znajdzie się również i wiele jeszcze innych. Mam nadzieję, że też pozostali. Jarek znajdzie czas, żeby napisać. A wracając do Arka, założyciel zespołu WSB, poznałem go przy okazji właśnie tej Cyganerii Podlaskiej, jak i Witka Radomskiego. No i tak się zaczęło. Zrobili we dwóch jeden utwór, którego tutaj nie ma. Jest to Ojcze Wybacz. Mam nadzieję, że z biegiem dni zmobilizują się obaj panowie i zostanie on dokończony, bo jest naprawdę wspaniałym utworem. Byłem zaskoczony i to totalnie. A tutaj Arek do tych kilku moich utworów po przeczytaniu tych wierszy stwierdził, że warto napisać do nich muzykę, że są naprawdę no dobre, jak to ogólnie się określa. I napisał muzykę. Skontaktował się z Radkiem Świderskim. Zaaranżował to wszystko Radek. No i powstały, moim zdaniem, nie spodziewałem się, że to będzie aż tak piękne. A jak przebiegała współpraca z ilustratorami? A, tutaj jest ciekawostka, bo jak byłeś może na spotkaniu, to wiesz, że wszyscy twierdzą, że o, przyszłam, dałem i chciałem. No, tak do końca to nie było. Ja zawsze zazwyczaj proszę, bo to jest jednak czas i niektórzy mają go zbyt mało. Ale poprzez koło literackie wiedziałem, że pani Irenka Filipczuk maluje. Poprosiłem ją, żeby mi zrobiła kilka rysunków. Miała moje wiersze, jeszcze te nie tak do końca dopracowane. I namalowała wszystkie i praktycznie wykorzystałem. Dwóch nie, wszystkie pozostałe tak. No jeszcze trafiła się Aniela Kamińska i jedna jeszcze koleżanka, po dwa i jednym rysunku stworzyły. Tak to one powstały. A jeśli chodzi o tą stronę tytułową... No właśnie chciałem zapytać o okładkę, która też jest bardzo wymowna. No jest. Przyznaję, że nie spodziewałem się aż takiego rysunku, takiego później efektu, jak to zrobił kolega Wojtek Dunaj. Byłem zaskoczony, jak mi to wysłał. No, przepiękny. Może powiedzmy, co znajduje się, bo my no tak widzimy, ale słuchacze nie widzą. Więc jest to w tej chwili pozostałości, często jeszcze się na rynkach spotyka, prawda, wieże z zegarami. No w Drohiczynie na przykład jest ta wieża, ale jest przy zespole kościelnym, prawda? No więc kiedyś tak właśnie w Drohiczynie spojrzałem na tą wieżę i ten czas, no upływa. I przypominam sobie kiedyś, jak mnie tata wziął na ryby, żeśmy tam przechodzili koło tej wieży, ja się zatrzymałem. No wtedy była bardzo wczesna godzina, bo to było coś koło 5 rano, chłód. No ale na ryby chciałem, no to więc... Tak mówię, ileż ja tego czasu zmarnuję na tych rybach, tak sobie pomyślałem. Po co ja tu przyjechałem? No i teraz po tych latach znów tam kolejnych zajrzałem, byłem, spojrzałem na ten zegar, ile razy te wskazówki się obróciły do tego momentu, kiedy znów spoglądam na ten zegar. Wojtek świetnie to uchwycił na tych zegarach, czas za dwa zegary, dwa różne czasy. Za 5:12 tego starszego pana, czyliż tak, prawda, ku końcowi. I tą świadomość, że wszystko... Przepraszam, się kiedyś kończy. No, mi nie jest obca, bo najbliżsi przy mnie odchodzili. Także nie boję się spojrzeć w to. Inne rzeczy mogą budzić jakieś. No, ale sam wracając do rysunku, to mówię ten chłopiec. Nie wiem, czy pamiętasz, drewniane samochodziki. No, jeszcze tak powiedzmy troszkę. No, właśnie, no ja troszeczkę zaczynałem od tego kółka na patyku. Ale niemniej później tata kupił nam drewniany samochodzik do wspólnej zabawy z braćmi i on mi utkwił w pamięci. Ale czy tak byłem ubrany? No Daniela mi, matka szafla, często właśnie ubierała na letnio. I chciałbym, żeby takie niektóre elementy zaistniały w tym rysunku. Nie prosiłem o to, ale Wojtek wyczuł mój po prostu widzenie tego, tej strony tytułowej. Przed tą wieżą z zegarem stoi młody chłopiec i starszy człowiek, czyli jeden u progu życia, drugi u progu już pod koniec swego życia. Tak jest. Już pod koniec życia i tak patrzymy na ten czas.
no, świadomość upływu czasu. No tak raczej powiem szczerze, że czasami sam się zaskakuję, bo zapominam, że on upływa, a wiele rzeczy jeszcze nie zrobione, nie poprawione. No i trzeba się mobilizować, żeby tego czasu starczyło. I skoro mówimy o czasie, jakie są twoje plany na przyszłość? Już wspomniałeś o książce. Tak. Już nie o tomiku wierszy, tylko o książce. Książka i owszem powstaje i jest to troszeczkę dla mnie, no miałem ogromną chęć, szczerze mówiąc, po jednym ze spotkań promocji książki w bibliotece, kiedy taka raczej młodzieńcza myśl, oni mogą napisać, dlaczego ja nie mogę, prawda? No ale co mam napisać? No rzeczywiście tak przejrzawszy te obrazy z mego życia, wspomnienia, to jest o czym pisać. I jest to forma autobiografii, może nie do końca. Jest tu też historia. Mogę się powiedzieć dosłownie, że tego kraju. No ale czekam po prostu na niektóre rzeczy z IPN-u. No niestety nie mogę pisać z kosmosu rzeczy, które się, tak przepraszam za określenie, wydarzyły w moim życiu, dlatego muszę mieć to potwierdzone. Już sporo rzeczy mam, a na niektóre jeszcze muszę poczekać. W jakie to życie moje było? No, tak po prostu jak ja żyłem. No, to co zrobiłem, to później co zasiałem, jak rolnie to zebrałem. Jeszcze niektóre rzeczy jeszcze będę zbierał. Czekamy na tę książkę. Jeszcze jedno spojrzenie to tomik wierszy, który niedawno się ukazał. Gdzie możemy zdobyć ten tomik, kupić? No w tej chwili były rozmowy prowadzone, było ciężko. Będzie prawdopodobnie przez internet sprzedawana, ale to nie przeze mnie, a przez określoną zespół tych ludzi, którzy prowadzą internetową sprzedaż. Ten nakład, który ja dostałem na promocję, już się rozszedł praktycznie, szczerze mówiąc. Byłem zaskoczony. Tego nakładu już nie ma. No. Zapraszamy oczywiście do śledzenia tego, żeby znaleźć mimo wszystko jeszcze jedno spojrzenie, czyli tomik wierszy Stanisława Florczaka. A za dziś bardzo serdecznie ci dziękuję. Również. Stanisław Florczak był moim i państwa gościem. Gdy cygan grał na skrzypkach słodką melodię, a życie miało wina smak. Budziła się noc, w blasku ogniska tańczyło życie i my, wolni, nikt nie był sam.